Jeep Wrangler Pickup. To chyba nie Wrangler, ale wygląda jak Wrangler. Jeszcze nie widziałem pickupa od Jeepa. Ja pierdolę, malutki. Tego filmu miało nie być, ale jest chyba tyle materiału, że to mogę zrobić z naprawy. Nie wiem, te moje naprawy to są takie do dupy i chyba nikt tego nie ogląda. Tu stoi Raptor, ale naprawiam ciężarówkę, także pokażę co i jak. Zaczęło się wczoraj. Wiem, że słabo słychać, ale ten wyciek mogę tylko z ciężarówką na chodzie sprawdzić. Tutaj mam wyciek powietrza. Chyba tyle. Ale ten air dryer i tak jest do wymiany już. Tutaj też mam wyciek powietrza. Obydwa kolanka do wymiany. A najlepiej wszystkie trzy. Jeszcze tu takiego pierdolnika znalazłem i też cieknie. Miałem tego nie nagrywać w ogóle, ale patrzcie jakie chińskie lampy kurwa i okablowanie robią. Tak żarówka wygląda, kabel mi się rozsypał w rękach. O reszcie nie wspomnę, no po prostu ręce opadają. Pasowałoby kupić nowe lampy. Przyjechałem do dealera po części, po te kolanka co mi ciekły i po air dryer. Zobaczymy ile mnie to wyniesie wszystko. Wyjechać z warsztatu z takimi wyciekami powietrza, to by się kurwa wstydził ten mechanik. I znowu przeklinam, a miałem nie przeklinać już. Okej, okay, tak to wygląda. Te trzy kolanka kupiłem, nowe. I tutaj dokupiłem ten. To jest quick fitting, muszę wkręcić. Te dwa dokupiłem i tego nie mieli. Tu będę musiał ten stary dać. O, chciałem wszystkie nowe, no szkoda, że nie mieli. W ogóle wyprodukowany w Polsce, tak jak poprzedni. I za wszystko zapłaciłem $370. Także nie ma tragedii, chociaż liczyłem na trochę mniej. No ale cóż, będziemy montować, tylko muszę to powkręcać wszystko. Kurde, i mam problem. Wszystko wymieniłem tutaj. Jeszcze ten sensor tylko, to na końcu. Ale tutaj nawet ściągnąłem, nie ucinałem węża, tylko ściągnąłem ten stary. O, tu jest. To ściągnąłem. Nawet zeszło. I jest za krótki, żeby mi dostał do tego. Nie dostanie, kurwa. I mam problem. Oj, nie wiem co teraz zrobić. Muszę, pacowałby go... albo kupić taki łącznik i dokupić trochę rurki, albo po prostu sam łącznik jakby wsadził, przeciął tu, też by go nawet tyle chyba przedłużyło, żeby wszedł już. Nie wiem, będę kombinował jeszcze go naciągnąć jakoś, bo to mój ostatni problem, potem tylko ten sensor wymienić, czy wtyczkę do sensora. Fajna lampa do Volvo, tylko ciekawe czy nie będzie ciekła tak jak moje. W ogóle fajny sklep. Jeszcze się muszę o lampki tam zapytać. O ceny. Przyjechałem po węża, tego co mi brakuje. Wszystko mają, a do trailerów nogi, rączki, do zwijania nóg. O, nawet gumy. A miałem kup zamawiać. Ciekawe ile to, żeby ceny były, jak mnie wkurwia coś takiego, jak nie ma cen. Naprawdę. I tutaj wydałem $32, czyli 400 dzisiaj do ciężarówki dołożyłem. Kupiłem tak, lampkę do tyłu, do wstecznego, bo mi się cały czas błąd pokazuje, nie świeci. Tylko ja mam okrągły ten, a tu jest potrójny, tam jest kółko. Trzeba będzie uciąć kable i przerobić. Kupiłem węża. I taki konektor, nie? Że wepnę sobie tamtego, utnę,
I właściwie to i bez tego węża pewnie by było, bo to jest wystarczająco długie. Nie wiem, ile go tu wchodzi, ale na wszelki wypadek wziąłem stopę. Ale to gówno, kurwa, że to kosztuje $16, to się wkurwiłem trochę. Aż zobaczę na internecie, czy można taniej znaleźć. Tak, tak wygląda człowiek, który wyszedł spod ciężarówki właśnie. Sypie mi się do oczu wszędzie ten brud pieprzony z tych węży. A tak myślałem, że w sumie mogłem kupić po prostu samego węża zamiast tego łącznika i myślałem, że taniej, bo za stopę węża zapłaciłem $3. No ale tam miałem około 6 stóp, a wyszłoby mnie 18, także jeden chuj tak naprawdę, a mniej pieprzenia niż puszczać tego węża tam pomiędzy tymi rurkami i się pierdolić jeszcze pół godziny dodatkowe. Utnę, zepnę, wepnę i tyle, po problemie. Okej, okay, muszę to zrobić, dojechać do domu i poduszkę jeszcze wymienimy. Nie powinienem mieć żadnych wycieków powietrza na ciężarówce już. Mam nadzieję, że się nie mylę. Okej, okay, air dryer już połączony, wszystko zrobione, teraz poduszka. Najpierw, nie wiem, czy to moja wieża wytrzyma, nie mam drewna. Się zmachałem. Musiałem to przynieść wszystko, żeby wysoko podnieść ramę. I wtedy rama puści tą poduszkę. Tam się ją tylko odczepia z góry, to zaraz pokażę. Jak już mamy podniesionego, musimy odpiąć ten żółty wężyk. I tutaj z boku. Te dwa zaczepy i ten wężyk. I tyle. I ona powinna nam wyjść. Ale nie wiem, czy jeszcze nie za mało mam podniesione. Tu odciąłem i tu zeszło i ona powinna nam jakoś wyjść, ale jeszcze jest za nisko, bo tu blokuje. Jeszcze bardziej muszę podnieść. Razem z poduszką taki kawałek metalu mi odpadł. Nie wiem, nie mam pojęcia skąd, a nie ufam temu podnośnikowi na tyle, żeby tam wejść i szukać teraz. Ale chciałbym wiedzieć, co to jest i skąd. Bardzo bym chciał wiedzieć. No nic, włożę nową poduszkę, będę patrzył później. Wszedłem tu i szukam, skąd to mogło wylecieć, ale nie widzę. A zawieszenie miałem wymieniane niedawno całe te... Oj, to chyba 2,5 koła mnie to kosztowało. No nic, róbmy, kurczę. Muszę ją włożyć jakoś teraz, bo ona jest taka nieubita jeszcze. I trzeba ją zgnieść dobrze, tylko ją ciężko właśnie wcisnąć tutaj. Trzeba się postarać, albo mieć dobry podnośnik i tak wysoko sobie podnieść, żeby nie było problemu. Niestety, nie posiadam. Jak już mamy mniej więcej wszystko ustawione do dziurek, z dołu i z góry, to opuszczamy pomalutku. I to powinno nam wskoczyć. Kurde, z dołu nie weszło. Z dołu nie weszło, przesrane. Ale może jak odpalę troka, zacznie się pompować, to naskoczy. Spróbuję tak, bo nie chcę podnosić drugi raz teraz. Jest w sumie na dziurze, nie wiem dlaczego nie weszło. Coś źle docisnęło. O. Wszystkie przeszły. Kurwa, jeszcze jedno kolanko spierdala powietrze. Fuck! Tu już nie. Tylko tutaj. Jedyny wyciek, jaki jeszcze chyba słyszę. Nie wiem, co to znaczy. To jest właśnie RVGT Actuator. No, włącz! Wyłącz! Włącz! Wyłącz! Okej. Okay.
No i rozkręcam. Tutaj ten pierścień trzeba wymienić i o-ringi, żeby to powietrze tak nie spieprzało. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Potem zrobimy znowu test. Wszystkie zaworki wczoraj powymieniałem. Jak wczoraj nabiłem powietrza, prawie setka, po 90 PSI. Ładnie. Wszystko gotowe. Tutaj lampka wymieniona, kable polutowane i zgrzane, tak, żeby woda się nie dostała. Także jest super. O, jeszcze bym zapomniał. Straszny wiatr dzisiaj. Niby 6 na plusie, a taki wiatr, że się nie da nic zrobić. Do przodu kupiłem LED, już są założone. Zobaczymy, jak to będzie świecić w nocy. O, takie. Takie LED kupiłem. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie świecić. Ale to wieczorem będziemy regulować wysokość świateł z przodu i pokażę, jak świecą. O, strasznie wieje. To są moje żarówki. Tu mam taki LED kierunkowskaz biały, a mruga na pomarańczowo. Nie wiem, gdzie mam drugi. To tu dałem na razie pomarańczowy. Ale to zmienię. Tylko strasznie krótko świecą. Tyle. Będę je podnosił. Tą śrubką, którą widzieliście, tą śrubką się podnosi lampy do góry, żeby świeciły. A tu mam ten klucz. Takie, to jest Invert Torx się nazywa. Ok, zobaczymy, jaka będzie różnica, jak je podniosę do góry, bo świeci ładnie, mocno. Ok, czyli tak jak widzimy, od mojego podjazdu staję na równo z moim podjazdem. Świecą mi do podjazdu sąsiada pierwszego. Zobaczymy, jak wysoko je można podnieść. A długie? Na długie widać ten strumień światła główny. Lewa ta jakby była wyżej, a prawa niżej. A te mniej więcej równo chyba świecą. No zobaczymy, co się uda wykombinować. Od razu lepiej. A długie? No! Kurde, to światło już nie jest takie skupione, trochę się rozproszyło, ale wydaje mi się, że świeci znacznie lepiej, dużo dalej jest. Na wszelki wypadek klucz sobie zostawię jeszcze, ale kurde, to mi się podoba. Teraz coś będę widział prawdopodobnie. Jeszcze będziemy to... Przydałoby się tak jak normalnie, że mają takie wykresy na ścianie chyba i się reguluje do tego legalnie światło. A to naprawdę, jak podniosłem maskę i kręciłem śrubką, to promień światła się podniósł może o 2 cm, a to taka różnica na drodze. O, bo ja to regulowałem tak, podniosłem maskę i tą kreskę, to linia jak tutaj idzie, żeby to ją podniosłem do góry, potem tamtą wyrównałem do tej. Chyba jest równo mniej więcej, no świeci super. Ok, także to naprawa mojego troka na ten tydzień. Wcale to nie jest takie fajne, jak widzicie. W tygodniu się jeździ, a cała sobota i pół niedzieli, kurde, przy ciężarówce robiłem. No myślę, że warto było. Także parkuję pod domem i jutro rano o 8 ruszamy. Nowy tydzień, zawożę tam ten ładunek z South Dakota, co przywiozłem. I kolejny film będzie. Do zobaczenia.